Turek zapisał pytania od ludzi, wątpliwości. Nie mam wątpliwości. Nie mam, pusto. Pusto. No, ja, dobra. Dobra. Ja, dobra, to były przygotowania. Witajcie. Witajcie. Ja, my dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnej sprawie, o edukacji na Śląsku Cieszyńskim. Bo wiele osób się nas pyta, co dali z edukacją, jakby patrzymy na te wszystkie reformy edukacji, które są teraz następują. Czy będziemy likwidować gimnazja, czy nie. No, więc mamy inną koncepcję na to wszystko. My to odwrócimy. Zacznijmy od tego, że zlikwidujemy podstawówki. Jak? My będziemy likwidować podstawówki, bo my doszli do wniosku, mamy to uargumentowane, to historia tego dowodzi, to jakby badania socjologiczne i kulturowe potwierdziły, że tu na Śląsku Cieszyńskim ta podstawówka po prostu jest niepotrzebna. Ja. No my mamy, tak jak Gerard powiedział, mamy to wszystko udokumentowane. Już przeca w XVIII wieku, tu są wszystkie te dokumenty, tu są wszystkie opracowania, my są teraz obłożeni tym wszystkim. Już w XVIII wieku, pamiętajcie, kiedy szlachta podpisywała się krzyżykami, to nasi chłopi pisali pamiętniki. A jak nasi chłopi pisali pamiętniki, tylko z kilkoma klasami szkoły, to znaczy, że oni się sami umieli wszystkiego nauczyć, bo to w domu ta porządno katolicko i lutersko edukacja, to domowe podejście do tego wszystkiego, to dało efekt, to dało kwiat tej ziemi i temu my pójdziemy w tym kierunku, wychowanie domowe. Ja, bo ten żywioł luterski spowodował tą posiadanie książki, to samo to czytelnictwo i przede wszystkim krytyczne spojrzenie i myślenie samodzielne, czyli nie co kto powiedział tam, ja. Na ambonie albo dalej, trzeba było samemu wziąć, przeczytać i pomyśleć. Ja. To jest bardzo, słuchajcie, ważne i to jest fundament naszej tożsamości. Dokładnie. Tym likwidują podstawówki. Niepotrzebna. Niepotrzebna. Słuchajcie, bo była ta walka, nie? O ja. Tych sześciolatków. Ja. Do szkoły. My widzieli tą tragedię tych ludzi. I my potem pomyśleli, ale czemu sześciolatki? Dziesięciolatki. Dziesięciolatki u nas pójdą do szkoły. Ja. Niech spokojnie się rozwiną na tych podwórkach, niech zdobędą szacunek w środowisku, niech się nauczą tego od ojców, co trzeba, niech przy chałupie nauczą się robić. Ja. W polu robić. Teraz tak. Punkt pierwszy. Likwidujemy podstawówki. Co do likwidacji gimnazjów, to my się zastanowili, a my wszędzie widzimy, jak idziemy ulicami, bo my chodzimy ulicami, sprawdzamy, my są blisko ludzi. Tam są takie duże banery, nie likwidujcie naszego gimnazjum. No to my stwierdzili, że nie będziemy likwidować. Bo po co? No jak ludzie chcą, to my się jakby z tym wszystkim utożsamiamy. Gimnazja Bedum. No i oczywiście będą licea, już Cieszyń jest słynny z tych liceów, licea są już właściwie na każdym rogu, a będzie jeszcze więcej, my w tą edukację średnią pójdziemy, ja? I teraz, żeby nie było wątpliwości, my chcieli popracować tak z wami nad programowym podejściem do całej edukacji. No bo przestamy są poważnymi ludźmi, my nie będziemy bajdurzyć. My zajmujemy się bardzo poważnymi konkretami, bo teraz te konkrety przedstawimy, bo mamy tutaj opracowany na wielu stronach program edukacyjny, podstawy programowe, a tyle w tym. I teraz, uważajcie, przede wszystkim światopogląd. My na Śląsku Cieszyńskim powracamy do kreacjonizmu. Pytacie czemu? To jest bardzo proste, my czytujemy literaturę, klasyków, a przecież już Gustaw Morcinek napisał, że Śląsk Cieszyński powstał z uśmiechu Pana Boga. No i to jest ten kreacjonizm, do którego my się przywiązali i my go będziemy propagować. Rzocinkowski kreacjonizm.
To będą pierwsza klasa gimnazjum i tam po prostu w tych na pierwszych spotkaniach takich religijno-światopoglądowych kreacjonizm, ale ta cieszyński kreacjonizm. No i tam oczywiście odpowiednie cytaty i potem będą dzieci rysować takie różne malunki, żeby to jakby potwierdzić. Potem będą takie rekolekcje, no generalnie wszystko, żeby to się ładnie do kupy składało. A żeby to jeszcze potem rozwinąć, bo to jest taka podstawa, fundament, to najpierw to będzie jak u Żydów, że najpierw je Tora, ten fundament, a potem je interpretacja, kabała. I u nas taką kabałą to będzie książka, słuchajcie, autora AD, Andrzej Drobik, Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim. To jest bardzo ważna książka, tu chyba to nie wymaga komentarza, nie będę mówić nawet czemu to jest ważna książka, to jest taki katechizm myślenia o Śląsku Cieszyńskim, o naszej małej ojczyźnie. No i to jest taka pierwsza podstawowa, to już myślę drugą klasa gimnazjum, tu to będzie to. Ale to my się nie zatrzymujemy na tym, my tu mamy książki wszystkie, o których będziemy mówić. My będziemy przede wszystkim oczywiście uczyć geografii. Uczenie geografii u nas będzie bardzo proste. No mamy takie pozycje jak Śląsk Cieszyński od Bielska Białej do Ostrawy. To Marcin Żerański, przewodnik turystyczny, ale przewodniki turystyczne są po to, żeby to jest geologia. Przewodniki turystyczne też są po to, żeby uczyć tej geografii. Mamy oczywiście fundamentalną pozycję Gustawa Morcinka, którą bardzo cenimy, Ziemia Cieszyńską. No i to są takie podstawy programowe. Gustaw Morcinek oczywiście u nas będzie jednym z takich klasycznych pisarzy. Dobre. Ja tu mówię obrazki, jest dużo tekstu, także będą dziecka miały czego się uczyć. Dalej przechodzimy do pozycji biologia, no bo biologia to jest bardzo ważna. Tutaj mamy taki przyrodnik ustrojski, no bo żeby wiedzieli, o co się potykają na co dzień. Jak będą w tym przemyśle drzewnym pracować, to też muszą wiedzieć co jak. A podziwiajcie se nawet, że tutaj ciągle ta konsekwencja tego kreacjonizmu, podziwiajcie się, ten uśmiech, ja? Wszędzie ta radość, ta radość nawet w tym naturze też wykwita non-stop i bez przerwy. My tu mamy jeszcze inne do lekcji biologii, my przygotowali jeszcze jeden podręcznik korzeniami wrosłem w ziemię, jak tytuł sam wskazuje, to jest o biologii. Książka biologiczna, oczywiście. Nie ma oczywiście my będziemy uczyć też, żeby nie było, żeby są tacy bardzo konserwatywni, no to mamy też lekcje z genderu będziemy prowadzić a tu mamy taki podręcznik Szlak Kobiet Śląska Cieszyńskiego, to jest drugi tom, ale pierwszy oczywiście też, po pierwszą, drugą klasę gimnazjum. Niech te dziecka się już tak uczą tej tolerancji, mówią, że ta tolerancja jest bardzo ważna, te kobiety, Szlak Kobiet Cieszyńskich, to zresztą w Cieszynie promowane, no to musi być, one to muszą, dziecka to muszą wiedzieć. Dalej język, bo język to jest to tożsamość, ta postawa, pamiętajcie jak to na początku było słowo, a słowo było między ludźmi i także też ten język jest bardzo ważny. W związku z tym... Bo tak naprawdę na początku był uśmiech, a później ten uśmiech się stał Śląskiem Cieszyńskim. Ale to z tego uśmiechu było potem rozmowa i... No i teraz wiele osób się nas pyta, co będzie zamiast pana Tadeusza, bo ten pan Tadeusz jest tak odległy temu Śląskowi Cieszyńskiemu. No i my mówimy oczywiście na to odpowiedź. Mamy własną epopeję. Znowu idziemy do klasyka, do Gustawa Morcinka. To jest prawdziwa historia o zbójniku Ondraszku. To będzie uczyło dobrej literatury, ale też przede wszystkim już przysposabiało do obronności. Ja. To wszystko jest powiązane z naszą... Tu jest ten etos, tu jest prawdziwa historia, tu są konie, ciupagi, no to jest obuszki. No tu jest wszystko, taka tożsamość, ta pierwotna tożsamość zakuta w literaturze. Wspaniały Gustaw Morcinek, no sam się broni. Co by nie powiedzieć? No mówię też, oczywiście będziemy mieli też kapkę literatury science fiction. Tu jest książka o Zaolziu, wierzę, że nie zginie. Taki rym, że... Takie, no czasami ludzie mają takie, wiecie, pomysły, żeby rozszerzać wyobraźnię, że coś może być, coś nie może być, ale żeby tego było jeszcze więcej w głowie. No i oczywiście też my się oczywiście, tak jak mówimy, my będziemy mieć gender, więc my się też nie boimy takich trudnych tematów jak wychowanie seksualne. No to będzie już w liceum wychowanie seksualne, no i do wychowania seksualnego posłuży książka naszego pisarza Jerzego Pilcha, Inne rozkosze. No to też aż się samo ciśnie na... I pan Jerzy Pilch tą określoną opinię, tam jakby te kwestie kobiecości są bardzo mocno opisane, to on wyrósł z tej ziemi tutaj lokalnej, także tym bardziej to spojrzenie śląsko-cieszyńskie jest tutaj zawarte, a na podstawie tego interpretacji będziemy to rozwijać. Dokładnie, to proste takie pozwanie. Taka próbka jedynie, bo tego będzie więcej, bo jeszcze mamy na przykład Ciesielkę i w ogóle Stolactwo, ale Koronka Koniakowska, proszę bardzo, zajęcia techniczne, bo przede wszystkim Śląsk Cieszyński to jest też ręczna umiejętność, to wszyscy to jest robota. Ręce.
które wiedzą i które umieją, ja? I tu będę, słuchajcie, no wiadomo, koronka zajęcia dla kobiet, ale nie tylko kobiet, dla kobiet, jak jakiś mężczyzna też będzie się chciał uczyć koronki, to my są oczywiście bardzo tolerancyjni, my tej tolerancji uczymy, więc tak. Też może się uczyć tej koronki, byleby w niej nie chodził. To jest jakby ważne, nie, ale jak to koronka... No chyba, że stworzycie jakąś nową wersję żonobijki w koronce, no to też może być. Jako tam mundur reprezentatywny wojskowy. Jeszcze jeden bardzo ważny przedmiot, pamiętajcie, ważna jest słuszna wiedza, ale też pamiętajmy, że są ludzie, którzy szerzą ferment i pewne zamieszanie. I my musimy nauczyć te młode dziecka, jak się przed tym bronić. Dlatego my wymyślili... Najpierw że trzeba znaleźć ten ferment, żeby się... Wskazać. Najpierw to muszę w ogóle pokazywać, ja? Bo to najpierw to my będziemy pokazywać, a oni jak się już nauczą, które te fermenty to fermenty, to sami będą odnajdywać i sami będą wiedzieć, co z tym zrobić. Dlatego... Ja tu mamy jakąś taką książkę siejącą ferment, kapkę. Ja. To felietony to jest bardzo złe, to jest bardzo zła forma i teraz kogo tam autor ma swój punkt widzenia, on później o tym, to nie, no. No nie wypada czasami mieć tak. Swojego punktu widzenia. To jest książka notabene Bogusława Słupczyńskiego, ale to będziemy właśnie w ramach WOS-u uczyć właśnie tego siania fermentu i obrony przed tym fermentem. Ja, my nazwali te zajęcia, to jest krytyka niesłusznego podejścia. KNP w skrócie i no tak jak mówię, no, na studium konkretnych przypadków, najpierw pan Bogdan, przede wszystkim on nie jest Stella, przede wszystkim tu nie ma żadnych grobów, ma spojrzenie swoje własne, krytyczne, to, to się... dużo komentować, no dużo by komentować i na to mamy rok przeznaczony na tą książeczkę. Przynajmniej rok. Przynajmniej rok. No i w ten sposób my budujemy podstawy programowe naszej nowej Śląsko-Cieszyńskiej Szkoły. To jest bardzo ważne, żeby mieć takie podstawy programowe. Oczywiście jeśli macie jakieś uwagi, jakie książki jeszcze trzeba by w tych szkołach uczyć, to my oczywiście czekamy na wasze propozycje, bo powiemy, że Śląsk Cieszyński to mógł być ostoja nauki. Ja? Ostoja nauki, od gimnazjum w górę. Uczelnie wyższe oczywiście będą były uczelniami wyższymi, się jeszcze będę zajmować. Na razie gimnazjum liceum, podstawa programowa je już właściwie zatwierdzono, ale jakby jeszcze jakieś takie drobne uchybienia były w waszym, to my oczywiście zaprosimy do dyskusji. Ja, my są otwarci. No. Mamy tylko jeden tylko taki pomysł, że nie będzie tej podstawówki, okej. Dziecka będą się same uczyć, tutaj rodzina i edukacja rodzinna będzie bardzo ważna, tu będziemy budować świadomość taką lokalną. Natomiast chcielibyśmy już od najmłodszych lat wprowadzić zajęcia z WF-u i tu wprowadzić taki konkret do samoobronności beskidzkie jiu-jitsu. Ja. No to będzie od małego, piątego roku życia. Takie elementarne już takie działania. Tak, żeby te dziecka przed szlachetą, jak blokować, skracać dystans, jak machać. No to się kiedyś tam przydał. To się zawsze przydaje. My oczywiście są na dożynkach na przykład. My są pokojowym, a jakby się trzeba było obronić, to my się obronimy. To pokój to jedno, a samoobrona to drugie. Dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy.